Dobra, dzisiaj ponowne podejście. Ale to w płoku mamy, wiesz? Tak? A jakie? Fajne echo. Kurde, głupio. Trochę takie przesunięte stereo. Ciekawe jak na GoPro to będzie brzmieć. Dobra, idziemy jakiś hangar zobaczymy przy okazji. Oczywiście szkło jest jak zwykle. Drobne. Więc ktoś coś wypalał. To kamior jest na wierzchu, głazor? No. Ole bydle, kto go przyniósł tutaj? Panie, jak ten. Nie wiem, skojarzyło mi się z jakimś baśniowym takim stołem zniszczonym, taki Aslana albo coś w tym stylu. Ptaków nie ma tutaj, co nie? Gniazda są zniszczone. No. Gniazda to by sobie gdzieś zrobiły, jaskółki to potrafią przylepić. A fakt, tu poniszczone są, widzisz? Nie ma ich tutaj. Ale ciekawe. No, jakaś studzienka była, zrzut oleju z czołgów. Nie wiem, ale jak zrobisz chwilę przerwy w nagraniu, to coś sprawdzę. Dobra. No, tak to wygląda stąd. Echo ciekawe. No, w sumie taki sobie hangar. Idziemy dalej zobaczyć. No, tam jest coś. Jest studnia. Studnia, która już studnią nie jest. No, jest śmietniskiem. Razem od drugiej strony zajechaliśmy. Dzisiaj jest spokojnie. Aha, dzisiaj jest spokojnie. Da się tam wleźć do tego? Da się, ale śmieci są. Aha, na wylot takie tylko. Jakiś grzyb jest w ogóle urósł. Mhm. A tu chyba jest jakiś kamień wentylacyjny, który to ktoś próbował wykopać i mu się nie udało. No bo się zapadło. No. Może się zapadło koło tego. Ale tam dziura piachowa. Czy tam pewnie drugie przejście było? Może było, no. No tak, trzeba. No tu jakieś uzbrojenie jest pod spodem, betonowy. O, zarosło. A, tu była taka chata chyba znowu z prądem była tu. Bezpiecznikowe. Tak, coś w tym stylu. Te słupy są chyba zdemontowane i leżą. Słup. I konie tu były, spaliny końskie. Już da się tam wjechać na górę, nasze huśki wciągną. No. Też nie jestem pewien. Mogę spróbować. Ty możesz spróbować, a nie wiem, czy mi się udało. No. Jezus, ta droga jest okropna. Tutaj, na mojej tej hulajnogi. O, jest wejście. Wejście, to jest chyba wejście do tego, co byliśmy. Albo tylko takie przejście. A nie, to jest wejście. Tak? Czyli trzeba... Tak, tylko od drugiej strony żeśmy zajeżdżali.
Aha, w tym byliśmy. I tu wyleźliśmy, albo ktoś wylazł. Aha, w tym byliśmy, okej. No tu byłeś już. Ja tylko tak zaglądam, czy tu czegoś jeszcze nie ma. No idź, idź. No, mrówka na mnie wlazła. Ale tam są takie jak chłodem, takim można się schłopić. No, to myśmy tak przełazili tutaj. Ja nie będę wyłaził, wiesz, na razie. Jeszcze to ma miejsce, bo to bez sensu, bo już nagrywaliśmy w tych miejscach. Tak. Jakieś uziemienia były chyba. Dziś piorun ochronów. Może trzeba przejechać jeszcze kawałek z tych miejsc, zobaczyć co jeszcze kawałek. Jeszcze najpierw niczego nie byliśmy. Tutaj te jaskółki były. Mogły być. Tak umiały jechać po tym szyb śmietnikowy. Tu też coś zapadło. Ostatnio nagrywali tam. To jest z tymi oknami. Widzisz to tam po chodzi? Aha. Roślina strzela strąkami, strzela z tym, ze strąków. No fajna była miejscowa na bazę, przyznam, co nie? W samym lesie. Baza miejscowa spoko. Wycinali wszystkie te chyba. Co metalowe to zabrali? Tam jeszcze jakaś rura została, tylko bo daleko to nie sięgli. Te fajnie tam rury wyglądają. To tak podwójnie. Tak, no. Taki wylot. A tu echo od tych ścian jest. To jest jak pomidor. To jest chyba pomidor. Chyba tak. Kurczę, nie trafiłem. Granat! Bum. Bum. A dalej. Jeszcze trzeba zobaczyć co dalej. No. O, tu jest jeszcze jakaś rura. Patrz. Aj, dwie nawet w sumie. Jest zapchana? Nie, tamta wychodzi na jakąś wykładzinę. A ta jest zapchana śmieciami. Tu sobie z tego śmietnika. Aha, wiesz, jak kibel można się... O, tu dwie są nawet. Można się nachylić i tak, wiesz, zrobić i usłyszeć jak spada. Jak Stolesław. No, jak Stolesław leci. A, to tam patrzyliśmy do tej. No, wtedy od tamtego miejsca przyjechaliśmy. Niewykluczone, że ktoś sobie tu liną. Stolesław leci. Tam zaglądaliśmy. Tak. Tam byliśmy, no. To jest ta roślina strzela strąkami. No, słychać jeszcze co pewien czas psztyk. No, dojrzewają i pękają. Jedziemy. Tak, jedziemy. Sprawdzimy, czy tu jeszcze coś jest, ale wygląda, że już nic nie ma. Tu byliśmy ostatnio
gdzieś tam byliśmy, tu jeszcze nie byliśmy, ale rzucimy. Mnie coś udziabało w nogę, bo my spędzimy. Aha. Tu jest tylko taki wąwóz. Ule mięciusio. Aha, wąwóz, ale wąwóz, jaka dziura. Dziura. Po bombie? Nie, okopy może porobili, obsypali. A zresztą tu mogą być polodowcowe. Posztormowe takie. Wszystkie z piachu. A mrówki rozdepłeś. Nie są zadowolone. Nie widziałem, gdzie były mrówki. Gdzieś tam. O, mrowisko. Ale dobrze im tak. W piachu to im wygodnie chyba kopać. Muszą uważać, żeby się nie zasypało. Słychać są ludzi. Znów taka sama. O, z bułeczką. Ale jaki grzyb tu, zobacz. Jeden czarny taki. Ole bydla. No, no, to tu z bułeczką jest. No. Dobra, jedziemy w tamtą stronę, zobaczymy. Kawałek w tamtą stronę, zobaczymy, czy tu jeszcze jest. Nie wiem. Dobra. Jedna wróćka. Było fajnie tyle, ale te hotele pobudowali, co nie? No, tam w tamtym miejscu były fajne. Co no, stare te zdjęcia. Były, tak. Bunkry były. No, co stare zdjęcia miałem z tego. Tak. Stare zdjęcia może jeszcze ma gdzieś tata, tam były te. Mhm. Był taki wielki betonu wielki. Tak. No, tego pamiętam. Nie ma, bo na środku chyba tego jest hotel. Chyba tak. I jeszcze jeden. O, stąd widać tamten, gdzie byliśmy. Już? No. Ciekawe, dokąd ta droga prowadzi. Do morza w sumie pewnie. No. O, widzisz go tam? No. Widzisz go tam? Widzę. No. Kolejny, taki sam. Półkolisty nawet. Dobra, jedziemy dalej. I jeszcze jeden. To już trzeci. A tam gdzieś morze słychać. A to jedziemy jeszcze dalej zobaczyć. Tam jest chyba w poprzek drewno, co nie ułożone. No, żeby tam samochodami. No, to jedziemy tam. Dobra, tu żeśmy jechali. Piachu jest sporo. Nasze pojazdy nie za bardzo pod ten piach podjadą. Grzyb ciekawy. Ma gąbkę pod spodem, więc jadalny. Tak? Aha. Gąbka to dobro, blaszki to zło, tak? No, no, tego to pamiętam, tak dziadek mówił. Aha, była jakaś droga rzeczywiście. I było, bo słupki są poprzewracane. Aha, tak, coś tu było. Tu chyba był goła granica, chyba płot za tego jest, wiesz? A płot ktoś przewrócił. No, widzisz, próbowali to kłód, żeby wydobyć stal chyba. Chyba tak. O ja. Jeszcze zostały te z drutów te. No, z telegraficznych albo zasilające albo izolatory. Może był płot pod napięciem. A też mógł być, no. Wiesz? Izolatory są. No. Fajny, pamiątkowy taki, gdyby go można było zabrać, co nie? No jasne. Wszystko zabieram. Wszystko na pamiątkę. Pamiętam, jak likwidowali jednostkę, to tu jeszcze były te takie siatki wojskowe podarte na tym. Ludzie sobie to zabierali na przyczepy. No tak, tu był wzdłuż płot. No. Widać są ślady. Ale dzisiaj cicho. Muszę tam pojechać jeszcze kawałek tą drogą, o ile się da, i ewentualnie wrócić. Dobra. Na jakąś kawę, albo nie wiem, bo tam która godzina jest. 13:51. No to spoko, pora jest. Jeszcze. Po 14:15 można wrócić jakąś kawę wypić i będzie obiad, ojciec robił. No. Tak, tak, jestem za. No podejdziemy tam pod górę troszeczkę jeszcze? Może. Klucz zostawiłem w hulajnodze, czy? A tak. Nasze biedne hulajnogi się namęczą w takich terenach. Przejechały tu więcej niż we Wrocławiu.
Znowu grzybę. No dziurawy. Gra do bicia było i go dupło. Jest chyba tylko jakaś droga. Nic nie widać więcej. Ten piach jest pełen kamiorów, wiesz? Czuję to pod... Nie wykluczono, że tu była jakaś droga, a sprzętem to było wzięli i powykluczali. Chyba tak, bo czuję, że są takie gruz pod spodem. O, dalej jest droga. Tutaj gryje. Ano. O, tu też jest grzybę. Takie same jak tamte. Tak. Chyba. No. Taki sam. O, tu jaki wielki, patrz. O ja, no. O, olbrzym. Krzyżka. Taka mówi, że zbierał, to ja mu nie zbieram. I tak nie mam gdzie tego włożyć. Krzyżka. Kamiorki. Tik. Tik, tik. No i tam dalej schodzi i zakręca. Morówki. Tik. No tam zakręca w tamtą stronę gdzieś. A tak, to prawda. Ciekawe zejście. Takie inne zejście, nie? Skrót. No, to jest tylko... Ale ten mech tu wysuchnięty. Tak. Jakie tu suche wszystko. Tu jest chyba tylko taka górka. A tu jest coś takiego? Jest. A wejście w tle też może wejście tak mniej więcej? Nie mamy pojęcia. Nie słyszeliśmy nawet, że jest coś takiego. Prawo czy w lewo? No nie wiemy, bo my nie stąd jesteśmy. Też nie słyszeliśmy, że coś takiego jest. Ej, jest coś takiego? Nie wiem. A co to takiego? Huśta. Nie wiem co to takiego, no mnie się to się nie wie. Myślałem, że wiesz, bo tyle lat jeździłeś. No skąd wiedzieć co to jest? No dobra, pytam tylko. Huśta myśli z jakąś huśta. Nie wiem co chodzi. Słynna huśta. Bardzo dobrze. Nam się objawiło po drodze, już wracaliśmy i coś się tu... Jakieś przejście. Pojawiło, a kolejne, to takie przejścia, gdzie z boku tam... To takie jak tam były, co nie? Gdzie już hotele stoją. Chyba tak. Takie przejście? Nie, tu jest takie przejście i z taką piwniczką. No tak, takie też no. Tam były, takie same. No, no. Bo pamiętam, że takie zdjęcie miałem, o takie w tym. Ale grube kable tu musiały być. Naturalnie. Ale tych ścieżek we wszystkie strony. No. Taki posterunek, przejście z posteruneczkiem. Aha, to jest to, co się pewnie tam osypało, co widać światło było. No, tutaj jest ziemia nasypana. Tam się zapadło też. Aha. Już. No. Tak. Świnio, będziesz to na później puszczał ludziom? No już puściłem właśnie. Nie ma, więc nie widać. Nie ma. Przecież może jeszcze gdzieś rozrzucone są takie, ale ciężko je teraz już znaleźć, jak się niszczą, zapadają. Część mogło się zasypać już. Ale wiesz, no to też jest ten... Już ta jednostka tu nie zajmowała całego tego parku, tylko kawałek. Aha.
A i tu już byliśmy. Tak. Tu przyjechaliśmy. I tak, no, zwalcował to bokiem. Tak. I tak zwałkowane. No to co, wracamy do domu. Do tego tymczasowego domu. Na kemping. Powodzenia.